Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Brynasiak i zapraszam Państwa dzisiaj na bardzo krótką, szybką recenzję zapachu Alien. Alien, najnowszy Alien Goddess od Mugglera. Zapach, który ma przywoływać DNA Alien. Dlaczego ma? Dlatego, że mamy oczywiście kolejny flanker, więc musimy się spodziewać tego, że on będzie trochę pachniał alienem. Jednak tutaj niczego takiego nie ma. Nie ma DNA klasyki, nie ma bazy jaśminowej, takiego jaśminowca, którego znamy z klasyki, znamy z każdego innego flankera, czy z flankera Fusion, czy z Mirage, czy z innych w ogóle flankerów od Alien. Alien jest produkowany od 2005 roku, dzisiaj mamy 2021 rok. Mugler już to nie jest Terem Mugler i Mugler jest już w L'Oreal. Więc jest, myślę, dużo różnych znaczników, że możemy się spodziewać zmian. Zmian nie wiem, czy na lepsze. Na lepsze to już chyba się nie da, na gorsze. Jednak wiecie, nosy perfumowe, które tworzą zapachy, są naprawdę dobre. Są tworzące zapachy idealne, może nie idealne, ale i wybitne. Wybitne zapachy, które możemy się czasem tymi zapachami oczarować i uświadomić sobie, że magia perfum jest rzeczywiście nieogarnięta. Tutaj zapach Alien Goddess reklamuje teraz nawet młoda dziewczyna, córka Willa Smitha. W ogóle podoba mi się ta reklama, nie wiem, czy Wam się podobała. Widzieliście ją? A jeśli jej nie widzieliście, to zobaczcie ją teraz, bo ja właśnie Wam tutaj ją w tej chwili puszczę. Create the extraordinary Alien Goddess, the new perfume, Mugler. I jak myślicie? Czy już wąchaliście zapach Alien Goddess? Czy tak według Was właśnie powinna wyglądać jego reklama? Według mnie bardzo, bardzo przybliża mi, wizualizuje mi ten zapach. Rzeczywiście jest złoto, jest bursztynowo, jest trochę piaskowo, według mnie nawet słonecznie. Bardzo dużo nawiązań tego zapachu do wanilii. I rzeczywiście ta wanilia jest słodka, jest taka słoneczna, jest pachnąca jak oliwka do opalania. Zapach mi przypomina, w ogóle bardzo mi przypomina zapach terakota od Guerlain. Zapach mi przypomina zapach Estée Lauder od Estée Lauder, zapach brąz Goddess również. Więc mamy tutaj boginię, która rzeczywiście nas optymizmem może pozarażać. Tym takim, wiecie, bogactwem, nawet radością życia. Spora dawka słodyczy. Każdy lubi taki dotyk słońca i dotyk w ogóle olśnienia, więc jeśli jesteście takimi kobietami, które lubicie właśnie słodkie zapachy, zapachy z delikatną nutką kokosu, bo również tutaj o kokosie absolutnie nie możemy zapomnieć, z dodatkowo taką delikatną nutką wody brzozowej, tak, naprawdę, ja tutaj czuję wodę brzozową, taką, wiecie, z takiego szamponu, jak kiedyś były brzozowych szampony. Nie wiem, czy kojarzycie ten szampon brzozowy, jeśli tak, to powąchajcie go, jeśli będziecie mieli okazję być gdzieś w drogerii, gdzie są takie szampony, bo według mnie ten zapach naprawdę przypomina najnowszy Alien. I mamy również tutaj drzewo kaszmirowe, czyli jest miękko, jest słodko, jest trochę soczyście nawet, dlatego że ta bergamotka, która na samym początku w rozkwicie nam tutaj przyćmiewa troszkę wanilię właśnie i tak tańczy z tą wanilią, to rzeczywiście nam się czasem ponawia w zapachu i powtarza. Natomiast jest słodka, jest dosłodzona naprawdę ogromną, jak nie ogromiastą dawką wanilii. Więc jeśli taka wanilia Wam odpowiada i lubicie taką wanilię, właśnie lubiłyście ją na przykład w zapachu Crystal, Soleil Crystal od La Vie Belle, lub na przykład również taką dawkę wanilii można spotkać w Olympii od Paco Rabanne, to spotkajmy się tutaj i zobaczcie, czy ten zapach na Waszej skórze będzie trwał. Gdyż na mojej skórze nie trwa. Nie trwa, rzeczywiście on bardzo szybko ginie, bardzo szybko jakby zastyga i projekcja i sijaż jest znikome. Sijażu raczej w ogóle nie ma. Projekcja
jeśli chodzi o ramiona, wydaje mi się, że byłem za dużo. Ja ten zapach nosiłam 3 dni i go nie pamiętałam, nie czułam go. Nie mogłam z nim mieć przyjemności, że w nim jestem. Że w nim jestem otoczona, gdyż nie byłam nim otoczona. Nie czułam go na sobie, więc też nie mogę powiedzieć, że będzie ode mnie ktoś wokół czuł, dlatego że po prostu nie przypominał się, absolutnie. Wąchając ten garstek, przez kilka godzin, mogę nawet powiedzieć, że do wieczora, czułam, rzeczywiście ten zapach czułam, ale on nie przypominał się. Więc ja polecić, za dużo polecić, to może za dużo słowo, ale raczej go nie mogę powiedzieć, ukochuję. Raczej go nie będę też miała w swojej kolekcji na pewno i chyba, że będzie kosztował może kiedyś ze 120 zł. To jako taki, taka mgiełka na wakacje do włosów, do odświeżenia się na przykład po popołudniowym prysznicu, po wyjściu z basenu. Czemu nie? Natomiast nie jest to według mnie woda, która jest warta swojej ceny. Także zastanówcie się, jak będziecie testować, to zwróćcie koniecznie uwagę na to, czy jest na Waszej skórze trwały. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji.